W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. W tej chwili Artur Szpilka ma przerwę, stoczył już dwucyfrową liczbę walk. Obserwuje pan jego karierę? Jak wygląda progres? Ostatnią walkę oglądałem jego, natomiast wiem, że nękają go określone kontuzje z tego, co słyszę w prasie. Na pewno jest to bardzo utalentowany zawodnik, który w boksie zawodowym może bardzo dużo zrobić. No szkoda, że te kontuzje się po prostu pojawiają, nie tylko w przypadku Szpilki, ale wielu innych zawodników. Tam trochę tak kontuzjogennie to wygląda moim zdaniem, co jest też jakimś elementem do przemyśleń. Natomiast na pewno jest to zawodnik o bardzo dużym potencjale i jeśli jego, jak to się mówi, zdrowie dopomoże, nie mówię o Bogu, bo nie wiem, czy Artur jest wierzący, czy nie, nie dotykam osobistych tematów, to bo było jakieś takie powiedzenie, jak pomoże partia i Bóg, prawda, rodzi się już w partii, nie ma, został, są inne partie niż te, które były kiedyś, to na pewno jest to zawodnik, który jest, no, jakim ma duży potencjał, żeby osiągnąć bardzo dużo w boksie zawodowym. Od dłuższego czasu trwają takie przepychanki, trwały może, między Arturem Szpilką i Tomaszem Adamkiem i być może kiedyś mogliby się ze sobą spotkać w ringu. Czy myśli pan, że taka walka miałaby sens? Każda walka ma sens, jeśli jest zainteresowanie, jeśli obydwaj zawodnicy mają już duży backroom promocyjny za sobą. A w przypadku Adamka, no to nie podlega to żadnej dyskusji. Dwukrotny mistrz świata, pretendent do tytułu mistrza świata. Jeszcze miejmy nadzieję, jako obowiązkowy challenger dostanie walkę jeszcze raz o tytuł mistrza świata z Władimirem Kliczko, jeśli Władimir Kliczko będzie tym mistrzem świata po sobotnim pojedynku. Natomiast no, Artur Szpilka jest powiedzmy na tym dorobku, prawda? Pokazuje duże możliwości, duży potencjał. Jeśli ta różnica wieku nie spowoduje, że Tomek zakończy karierę, bo to też jest czas, który w jakiś sposób płynie, to na pewno, tak jak dzisiaj mamy walkę Przemysław Saleta na horyzoncie, gdzieś tam Andrzej Gołota. Takie walki, niezależnie od tego, że wielu jest sceptyków, to wywołują wielkie emocje i duże zainteresowanie. Z tego co wiem, to walka Saleta-Gołota ma się odbyć gdzieś w połowie lutego. Jest to dobry termin, uważam, dla obydwóch zawodników i dla publiczności, dla która już będzie się emocjonalnie do tego przygotowywać. Szkoda, że w okresie wiosennym, gdzie w Polsce jest zła aura, bo taki pojedynek można było z powodzeniem rozegrać na któryś ze stadionów i myślę, że nie znaleźlibyśmy pustych miejsc. Dziękujemy serdecznie i życzymy powodzenia. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam za parę dni, jutro do Hamburga, a w poniedziałek Warszawa. Następne dni Berlin, po Berlinie następne spotkania. Ciągle w biegu. Ciągle w biegu. Dziękuję.